Gwałt był tylko jedną z wielu tortur, jakim poddawał je zwyrodniały ojciec. Wreszcie córki zemściły się, wykorzystując jedyną okazję. Sprawa trafiła do sądu. Gwałt, pobicie i przemoc psychiczna, to codzienne piekło, które przeżywały trzy siostry w rodzinnym domu. Kobiety od lat były ofiarami własnego ojca. W związku z jego powiązaniami z mafią, nie mogły liczyć na żadną pomoc ze strony mieszkańców miasta. Wreszcie same postanowiły przerwać niekończące się tortury. Ich przyszłość nadal stoi pod znakiem zapytania. Kolejny gwałt skłonił jedną z sióstr do podjęcia próby samobójczej. Po tym wydarzeniu kobiety uznały, że jeśli same nie zareagują na niekończącą się w ich domu przemoc, nigdy nie będą wolne. Ojciec od wielu lat znęcał się nad własnymi córkami psychicznie i fizycznie. Bicie, poniżanie oraz wykorzystywanie seksualne były na porządku dziennym w rodzinie, mieszkającej w stolicy. Gwałt i przemoc fizyczna zmusiły je do ostateczności. Gwałt, po którym jedna z sióstr próbowała się zabić, był jednym z powodów, dla których Christina, Angelina i Maria zemściły się na swoim ojcu. Wykorzystywane i brutalnie bite kobiety zamordowały oprawcę w lipcu 2018 roku. Po tym zdarzeniu same wezwały policję i przyznały się do zbrodni. Uważały, że nie miały innego wyjścia. Sąsiedzi bali się zaalarmować służby o tym, co dzieje się w domu, ze względu na powiązania ojca ze światem przestępczym. Siostry Chaczaturian zostały aresztowane i oskarżone o morderstwo z premedytacją, za które w Rosji grozi do 20 lat więzienia. Według opinii publicznej gwałt i znęcanie się psychiczne popchnęły siostry Chaczaturian do tak drastycznej formy obrony własnej. Niedawno pojawiła się szansa na wcześniejsze zwolnienie kobiet. Akt oskarżenia sióstr nie został ostatecznie zatwierdzony przez zastępcę naczelnego prokuratora. Władze uznały, że wcześniej nie wzięto pod uwagę okoliczności, w jakich doszło do zabicia ich ojca. Dzięki temu kobiety mogą zostać uniewinnione. To sygnalizuje koniec postępowania karnego. Biuro prokuratora stwierdziło, że działały z konieczności obrony, powiedział The Moscow Times prawnik oskarżonych, Aleksiej Parszin. Dzisiaj grzeje, 1. Podejrzenie koronawirusa na pokładzie polskiego samolotu. Pasażerowie uwięzieni na pokładzie 2. Z ostatniej chwili. Jest w opłakanym stanie, gwiazda TVP wracająca z Azji zatrzymana na lotnisku. Areszt i oskarżenie sióstr Chaczaturian wywołały wiele reakcji w Moskwie i Petersburgu. Na ulicy ludzie protestowali, nie zgadzając się ze stawianym im zarzutem morderstwa. Ich zdaniem gwałt oraz inne formy przemocy, jakich latami doświadczały młode kobiety, powinny decydować o ich uniewinnieniu. Najlepsze newsy dnia. Źródło, o2.pl. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów.
kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.